Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel i dzisiaj witam was w takim ładnym widoczku. Ogólnie chciałem wam to przedstawić, bo przypomniałem sobie o tym miejscu, o kurde. I ogólnie włączyłem sobie fan sync. Dzięki temu miałem w menu 200 FPS-ów, teraz jak włączyłem grę mam, widzicie, cały czas spadki FPS-ów. Dobra, może coś zmieni poziomie. Ale tak, chciałem wam przedstawić to miejsce, bo o tym miejscu było wiele mitów za moich czasów, kiedy ta gra była jeszcze nowa. I mówiło się, że trzeba wystoprocentować grę, to wtedy wam się, to wtedy się otworzy to i będziecie mogli łazić tutaj po tym parku. Albo też były mity, że trzeba zrobić jakiś glitch, żeby się wcielić w tą małpę i ona wtedy będzie mogła to przeskoczyć. Tak naprawdę nigdy się tutaj nie dało przejść. Koniec tematu, tylko tyle miałem do powiedzenia. Ale dobra, lecimy teraz do poziomu. I w ogóle to jest nawet ciekawe, że ta mapa jest tutaj, a nie da się w nią zmienić. Więc lecimy do tego poziomu, który wczoraj... Odcinku wam wyłączyłem i dziś będziemy go sobie robić. Tak ogólnie to jest to mój jeden z tych takich poziomów, które... No, jeden z moich ulubionych poziomów. Tak, właśnie. Tak to powiem. Dobra, to nas nie interesuje, bo już to widzieliśmy. A czy da się to jakoś pominąć? Nie da się. Świetnie. Zarąbiście. Dobra, Jezu. Już to oglądaliśmy. Napiję się. Balalalalalala. Następny odcinek będę tylko tak gadał. Belele ululu. Ogólnie miałem być dzisiaj... Mieli być dzisiaj Modi i Nana, ale... przypomniałem sobie, że utknąłem na poziomie z labiryntem, więc... Okej, więc robimy ten poziom. Ten poziom jest całkiem prosty. Jak widzicie, dają nam miniki. Za głośno! Wczoraj słuchałem muzyki i miałem na fulla ustawione słuchawki, teraz pożałowałem tego. Okej, weźmy łopatę od razu. Bo znając życie, pewnie nam się przyda. I ogólnie my w tym to nie ma, ale jak zauważyliście teraz? Słoniki nie tonią tutaj. Słoni. Żeby nie było, że mówię tutaj zdrobniale. Tak, lubią się bawić w błocie. No to właściwie słonie się kąpią nawet w błocie, ale dobra. Nie, sorry. Słoniecy się akurat kąpią normalnie w wodzie. A rozwalimy tutaj węże, bo to dla nas nie żaden problem. Wow, parkour. I powiem wam, że mam załatwione już Wii. Już mam załatwione Wii, teraz wystarczy tylko zaczekać, aż przyjdzie. I to będzie w grudniu i pewnie zrobię jakiś test nagrywania, prawdopodobnie Sonic Colors. I niestety, no, prawdopodobnie tylko na Soniki będzie mnie stać, a pewnie trzeba będzie sobie nazbierać na Mariany. A później jeszcze się kupi DS-a i więcej gier będzie można kupić. Tak, tak. Okej. Okay. Tak ogólnie, gdybyście nie mieli łopaty, to byście nie mogli tutaj wejść. Dobra. Jadę. Zaczpłynę. Może zaraz tu ludzie będą pisać, że Pixel, co ty brałeś, przecież po wodzie się płynie, nie jeździ. W sumie rację, bo chciałem teraz się wybronić z Sonic & Sega All Stars Racing Transformed, ale sobie przypomniałem, że przecież Transformed tam się przecież transformują w łódki. No i więc mój argument jest inwalidą. Ja ogólnie to nigdy nie grałem w Sonic & Sega All Stars Racing Transformed, bo szczerze powiedziawszy nie lubię tych gier, bo no przecież to są gry wyścigowe. No wiecie jak, ja mam stosunek do gier wyścigowych. Nie, proszę mi tutaj nie wspominać o Crashu.
Do dzisiaj jeszcze nie przeszedłem Nitro Karta. Co jest właściwie złe, bo będę musiał to na Let's Play. Jeszcze Sapora będę musiał to zrobić. I pomidorowy dzięki temu zepsuł mój humor, kiedy oglądałem sobie jego Let's Play z Crasha Nitro Karta. I powiedział mi, żeby zdobyć prawdziwe zakończenie, musisz wystoprocentować grę. No ja dziękuję po prostu. Boże, kobieco, nie musisz krzyczeć. Tak w ogóle to tylko w tym pierwszym poziomie, w którym byliśmy w zeszłym odcinku, przydaje się... Co się przydaje? No właśnie to jest problem. Przydaje się ten krzyk. Nie mam pojęcia, co mam zrobić. Weźmy sobie na słonika. Może FPS ograniczy się. Ja nie wiem, i ogólnie, jeżeli chodzi o Sonic Lost World, to mówiłem na PS5 chyba ostatnich nawet, że nie będę robił Sonic Lost World na PC-ta bardzo szybko, ponieważ mój sprzęt, jak widzieliście, nie wyrabia. Jest to kłamstwo, bo tak każdy ma z grą. Jeżeli grawam swoim do 30 FPS-ów, to grawam zwolni diametralnie. I Sega już próbuje jakiś tam patch wydać, a ten patch sprawia, że no, gra świruje. Więc wiecie. Szczerze nie wiem, co mam zrobić. Mam tu skoczyć? Nie. Nie mam tu skoczyć. A więc co z tym mam? To wszystko wyjaśnię. Dobra, Indy, chodź. Uff. Dobra, zrobiliśmy to. Przyznam, szczerze nie pamiętałem o tej zagadce, nie pamiętałem jak ją zrobić. Przyznam to z godnością. Żeby nie robić z siebie tutaj jakiegoś, nie powiem kogo. Żeby brzydko nie było na filmie widziane. Właściwie nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale powiem, że nie chciałem brzydko powiedzieć. Ustawiam. Pająki. W ogóle... Aha, dobra, czyli żeńskie postaci się boją pająków. Tak się teraz zastanawiam, ciekawe, czy kiedykolwiek by wydali Lego Tomb Raider. Szczerze, to nawet grałbym. Wykopiemy. Co to jest? Nie. Ja muszę mieć łopatę. Kobieta będzie miała klucz. To jest w 100%... Nie platonicznie się mówi. Nie wiem, platonicznie... Nie wiem, kurde. Jestem polonistą jakimś. Aż się dziwię, że... Wiecie, że słonie nie dostają szewskiej pasji, jak nagle nie... Jak nagle usłyszą ten dźwięk, te piski. Shit. Nie zauważyłem. Gdzie mi się spawnowało? Okej, najwidoczniej chyba... Teraz to już szczerze zgłupiałem. Matko boska. Ta gra jest aż tak źle zoptymalizowana. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Wiesz co, spróbuję coś zrobić, więc na chwilę zastopuję nagranie. Więc teraz stopuję i... Okej, już jesteśmy, teraz włączyłem Vertical Synchronization i teraz prawdopodobnie będę miał mniej więcej stałe 30 FPS-ów. Szkoda, że nie 60 właściwie, ale dobra. I teraz mamy deal z małpą, znowu. Dobra, dzięki za klucz. Małpo. Ale pocisk.
pocisk jak 150. Nie mówi się jak 150, czy jak 160. Nie wiem właściwie. I to mi bardzo przypomina nie wiem, taki pseudo jakby kolce z Sonic Adventure i z Sonica 06. Dobra, weźmy sobie łopatę i lecimy. Myk, myk, myk. Skaczemy niczym Crash Bandicoot. Węże, węże, pająki i węże. Dobra. Teraz słoń przecież tu przeszedł, jestem idiotą. Jakby nie, jakbyśmy byli na słonie, to nie możemy tu wyjść. Halo. Dobra. Teraz mój słoń was zgniecie wszystkich. Mówię, mój słoń to jest OP. Mój słoń jest OP i wszystkich was zgniecie, wy węże. Ja się zastanawiam, jak mogą tutaj być te wielkie pająki. To jest dosyć zastanawiające, szczerze powiedziawszy. Dobra, tam są nie idź, ja sobie tutaj pójdę, bo jestem ciekawy, co tutaj jest. Ale serio, nie. Vertical Synchronization akurat w przypadku gier Lego to sądzę, że jest chyba nawet dobrą rzeczą, bo teraz widać, że mi które mniej te FPS-y skaczą. Wykrakałem. Ale dobra. Jakoś się przeżyje. Czy jest tu słonik? Jest. Żebym mógł się przejechać. Bo słoniem tak zauważyłem, że chyba nawet troszkę jest szybciej niż takim Indianą Jonesem. I słonik musi tutaj iść i... Aha. Teraz musimy wejść na to. To mi bardzo przypomina jedną zagadkę w Lego Star Wars. Tylko nie pamiętam, czy w jedynce, czy dwójce. Ale dobra, kolejna cutscenka. Tak się zastanawiam, czy to są Hindusi, czy... nie Indianie, na pewno nie Indianie. Jest to Maharaja. Hamburger. Hot dog. Mózg małpy. Zareagowałbym podobnie. Przyznam. O Jezu, jak mogą być takie... Nie, zaraz, to jest dwóch maharadżów. Co? A nie, to po prostu gość, który jak wygląda jak on. Dobra. Spoko. Czyli chyba to jednak oni. A nie, że zaprzeli. Co ty robaczku robisz? Nie uciekaj. To i tak cię prędzej czy później spotka. Ale dobra. Rozwalimy cały stół, a co? Zaatakowali nas, to my zepsujemy im śniadanie. Śniadanie. Zepsujemy im wszystko. Jest takie przysłowie. Ta zniewaga krwi wymaga. O, to jest idealne przysłowie, które tutaj powinno paść. Jak się podnosiło? Tak, dziękuję bardzo. To jest bardzo potrzebne. Teraz klucz trzeba znaleźć. To już trochę będzie trudne. Dobra, nie znalazłem. I ogólnie możemy się chować też. Nie! Boże drogi, co ja zrobiłem? Prawie. Bym jeszcze nie zauważył tego, że ona wypadła, to ja... Ja bym ją stracił. Właściwie to już nie będzie nam potrzebne, ale bądź co myślę, to jest niezła broń z tej łopaty. Tak szczerze, to bardziej wolę broń białą w jakiejkolwiek grze niż broń dystansową. Praktycznie w każdej grze ja się posługuję... albo jakimś, nie wiem, wiecie, klasą wojownika czy coś, to już tak mówię w stylu RPGowym. Klasą wojownika albo
magiem już w ostateczności. Bo kiedyś też nie lubiłem na przykład grać jako... W ogóle nie lubiłem grać jakimkolwiek wojownikiem, jakąkolwiek bronią, tylko grałem różnymi postaciami typu mag. No, a jak już w niektórych, wiecie... O, dzwon. Jak słodko. No jak oni przyszli, jak oni tutaj weszli, co tam ma być? W ogóle czemu ten młody nadal z nami tutaj łazi? Tak się zastanawiam teraz. No dobra. O co ja mówiłem? Serio, o czym ja mówiłem? Ja mówiłem o... Okej, okay, teraz jak ja mam się tam dostać? Jak ja się mam tam dostać? Nie wiem, coś tutaj będzie, żebym się tu dostał? Nie. No serio, chciałem się wam... Co do... A, spoko. Nie, no spoko. W Hub Worldzie to działało jak... jak ten... jako kamera, ten... prawa analog, a teraz działa jako... Nie wiem co właściwie działa. Co on teraz może zrobić? Nie no, ona to tam nie ma żadnego problemu w ogóle ze skoczeniem. Tylko właśnie... Czy ja mogę tak po tym łazić? Nie. No cóż, nie pokażę wam to, co chciałem pokazać, czyli co zrobić z tymi czerwonymi paczuszkami. Nazwę paczuszką po prostu. Porozmawiam sobie, żeby mieć True Adventure. Adventurer. Po prostu poszukiwasz przygody, okej. Okay. W końcu jesteśmy... jestem polskim kanałem, więc no wypadałoby, żebym mówił po polsku. To znaczy nie mówię po polsku w pełni, bo mój polski wymaga wiele do życzenia. Ale no, coś tam bełkocze po polsku. O. Coś tam po polsku wam wybełkocze. To jest chyba najważniejsze. Dobra, Jezu, jesteście tak wnerwy... Nie, tego nie mogę powiedzieć, że są tak denerwujący jak się, tamci z pistoletami, bo tamci z pistoletami to po prostu był odcisk na paluszku u nogi. A jak ktoś z was miał odcisk na paluszku u nogi, to jest źle. Dobra. Więc nawet gdybym miał ten... wiesz co? Nie. Uff. Dobra. Weź sobie, będziesz miał przynajmniej broń. Fajnie. Mamy 4 już. A i tak w pierwszym poziomie chyba najwięcej zebraliśmy. Czyli praktycznie prawie wszystko zebraliśmy. I dlaczego nazwałem tamtego gościa Maharadżem? Powinien się zapytać się ten w czerwonym turbanie. Dlatego, że już kiedyś tą grę wystuprocentowałem i po prostu wiem, jak niektóre... Pamiętam jeszcze, jak niektóre postaci się nazywają. Więc takie troszkę oszukaństwo to jest. Przyznam, troszkę oszukałem, ale... No cóż. Cieszę się, że przynajmniej nie oszukuję w gameplaya. W sensie, że nagle sobie włączam nieśmiertelność albo coś w tym stylu. Cholerka. O, nie wkurzaj mnie, stary! Bo ja naprawdę... Nie no, na serio, bez muzyki w tle to jest dziwnie. Wiecie co, ja chyba wam po prostu włączę jakąś 8-bitową muzykę w tle, bo ja już sobie wyobrażam, jak to jest nudne oglądanie bez jakiejkolwiek muzyki. Dobra, więc mamy już przynajmniej... Nie jego.
Mamy już tutaj True Adventure. Pixel.english. Tam coś za ścianą jest. Magia. Tylko teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie jest cokolwiek? Nie, no ja myślałem... Willy. Willy's voice. Aha, jej krzyk. Dobra, spoko. O, młody, masz broń. Pobaw się. Czy z niego też nie? A zbudujemy sobie łóżko. Zbudujemy sobie łóżko. Żeby potem skakać. Nie. I mogło chcieć do łóżka. Nie, no dobra. Lecimy z tym dalej. Dobra, dobra. Pamiętam. Ale akurat mi nie jest to jak na razie potrzebne. Jak słodko. Właściwie ja chyba, jak będę chciał stuprocentować tą grę kiedyś, to chyba będę nadal korzystał z tego save'a. No naprawdę, tutaj tak dużo zrobiłem tych rzeczy, tych minikitów zebrałem. Dobra, najpierw był ten, później był ten, później... Czy strzałkami da się tu sterować, proszę? Tak, tu. Dziękuję bardzo. Aha, nie są. Spoko. Ja myślę, że tym młodym jesteśmy. Dobra, nie będę zmieniał na... Nie będę jej zmieniał w żaden sposób... I się broni, bo ten notesik jeszcze nam się może przydać, bądź coś. Coś tu jest? Nie. Trochę jestem postawiony w kropce, jak to przesunąć, ale dobra. Jak można by postawiony w kropce? Ale no najwidoczniej się da. No. No Jezu, sprzeczać się nie będę. Bo sprzeczać się z samym sobą to już taki trochę wstyd nawet. Kościotrupy. Kiedyś słyszałem, że to jest jakieś nawiązanie do jakiegoś filmu. Tylko zapomniałem do jakiego. Młoda, chodź tu. Młoda. Boże. Nie, no bądź co, bądź Harrison Ford to jest... To nie jest już najświeższy człowiek. Że tak to mogę nazwać, więc... Więc no troszkę tak. Tak nie bardzo bym powiedział. Więc młoda po prostu mogę mówić. Nie no, serio. O nie. O nie, no. To już jest po prostu zboczone. Halo? Podchodzi na niego. Yeah. W głowę. O. Spoko. No to jest głupie, że podczas tych in-game cutscenes nie mogę w żaden sposób się ruszać. To jest trochę takie... Takie B. A co tu jest? Załóż się, że lawa. Aha. Więc po prostu zrobię tak. O. Je! Yeah. Spoko. Myk. Niczym Tarzan. Zaraz. I myk. Ciekawe, czy dwie postacie mogłyby być na Alienie. Coś teraz zastanawiam. Myk. I ogólnie to jest fajne, że takie, nie, takie pseudo przejście jest z jednej sali. Z jednej sali do drugiej. Co według mnie jest bardzo fajne. Chociaż według mnie i tak można to było zrobić lepiej. Bo już na PS1 były lepsze, że tak powiem, przejścia. Lepsze przejścia, Boże. Jej, moje przejścia. Temat rzeka. Co się tu otworzyło? Tylko nie wiem... Aha! A, czyli mogliśmy to przejść na dwa różne sposoby. Serio.
materia. Okej, to są pająki, więc to właściwie jest mi kompletnie obojętne. Boże, ogarnij się, Indiana Jones. A co to? O Jezu! Wystraszyłeś mnie! Teraz zgin! Dobra, ta opata mi nie będzie już potrzebna, więc po prostu wezmę tę pochodnię. Bo pochodnia odstrasza wszystko. Chodź, dziołcho. Ale się oni blisko mnie trzymają w ogóle. Kurde. Ej, odłożyłem ją. Ale jaja. Wiedziałem, że się da. Wiesz, że teraz nie będę grał, żeby się tak mu paliła kieszeń. To będzie epickie. To nie będzie epickie, ale to będzie epickie. Jak ja wystuprocentuję ten poziom, to jestem zarąbisty. Jak ja podczas tego spoja wystuprocentuję chociaż ten poziom, to jestem zarąbisty. Okej, zaraz się zacznie akcja. I będzie akcja. No teraz klasyczna scena z filmu. Czyli jesteśmy zgniatani prawie przez to. I wystarczy, żebyśmy po prostu zrobili tak. To się teraz tu zatrzyma. O! I klasyczna scena. Dobra, czy teraz będzie 100% poziomu, czy po prostu kolejny poziom teraz będzie? Nie, ale on ma niebieską czapkę. On nie może zginąć. Nie róbcie mu tego. W Star Treku tylko ci z czerwonym uniforze ginęli. Ale opalony. Nie ogarniam, to, nie wiem, czy to miała być jakaś, nie wiem, tortura, czy coś. Building this. A już, a nie, ta brunetka to była. Okej, okay, spoko. Ale wow, prawie wystuprocentowaliśmy poziom, ale ja nie mogę po prostu. Przez chwilę było 666. To nie sądzę, że był przypadek. Myślę, że to właściwie co. O, słonik będzie. No, No i słonik nie ma jednego ucha. Widzicie, tak kończą wszystkie słoniki właściwie. Czyli dobra, więcej już nie kombinuję z Lego Indiana Jones, jeżeli chodzi o. Jakiś synchro. No ja cały czas miałem włączony zielony kontroler, to wszystko wyjaśnia. Dobra, więc tak, dzięki wam za oglądanie, ludzie. Zobaczymy się w następnym odcinku. W następnym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wam za oglądanie, na razie i cześć, pa pa! Hedgehog Sonic, with incredible speed, I'm moving my feet.